Mariusz Szczygieł jest reporterem i pisarzem. Przed laty ogromną popularność przyniósł mu telewizyjny talk show na każdy temat. Sztuki reportażu uczył się od Hanny Kral. Dziś jest w tej dziedzinie autorytetem. Jego książki tłumaczone są na wiele języków. Zdobył kilkadziesiąt prestiżowych nagród. Najwięcej uznania przyniosła mu książka Gotland, wyróżniona między innymi Europejską Nagrodą Literacką. Ostatnio wydał projekt Prawda. Czy była jakaś taka konkretna przyczyna, moment może, kiedy uznałeś, że masz ochotę ruszyć w pościg za cudzymi prawdami? Pomysł na te prawdy to się wziął z tego, że znalazłem przypadkowo książkę pewnego pisarza, Stanisława Stanucha. To jest taka zapomniana powieść. Powieść jest o takim facecie, który nie wie, co ma ze sobą zrobić w życiu, ale tam padło jedno zdanie. Każdy człowiek powinien dojść do jakiejś swojej prawdy, choćby najmniejszej. Jak nie dojdzie nawet do tej małej prawdy, to jego życie należy uznać za przegrane. Jak ja to przeczytałem, wstałem z kanapy, się rozemocjonowałem nawet, szczerze mówiąc. Mam dwa balkony w takiej starej kamienicy. Kiedyś Zosia Czerwińska powiedziała, a na co ci dwa balkony, troszkę ostrzej powiedziała, a na co ci dwa balkony, jak nie możesz być na obu naraz? No to teraz się okazało, że mogę być na obu naraz, bo ja tak się podnieciłem tym pomysłem, że będę zbierał te prawdy. I to zdanie z tej powieści, taki program mi zrobiło na cały rok. To znaczy, pytam ludzi znanych sobie i nieznanych sobie o to, czy doszli w życiu do jakiejś prawdy. No ale szczerze mówiąc, przeczytawszy takie zdanie, powinno się nie pomyśleć o tym, że teraz będę pytać ludzi o ich prawdy, tylko usiąść na kanapie albo i biegać między balkonem a balkonem i pomyśleć o tej swojej prawdzie. A ja swoją mam. Jaka ona ja swoją jest? Mam od dawna, no to ta moja będzie troszkę poważniejsza niż ten ton, który miałem przed chwilą, ale mogę to powiedzieć tonem lekkim i przyjemnym. Moja prawda to jest taka prawda, która zawarta w jednym zdaniu daje mi taki program na całe życie, ustawia mój stosunek do ludzi i do świata, ponieważ brzmi, że trzeba tak żyć, żeby miał cię kto trzymać za rękę, jak będziesz umierał bądź umierała. Czyli po prostu trzeba sobie zasłużyć, żeby ktoś przy nas był. Ta prawda skupia się na twojej relacji z innymi ludźmi, na innych ludziach. To jest najważniejsze, relacje z ludźmi? Chyba tak, dlatego że ja jestem jedynakiem i nie miałem ani rodzeństwa i też te przyjaźnie moje były takie jakieś dziwne i chyba bardzo potrzebowałem zawsze drugiego człowieka, a jeszcze źle grałem w piłkę nożną. I też chciałem się bardzo zaprzyjaźnić z podwórkiem. Chciałem troszkę tak jakoś wejść w łaski kolegów, więc zacząłem pisać wypracowania za pieniądze. Chciałem jakoś to podwórko i to moje otoczenie w jakiś sposób oswoić? Oswoić, może zauroczyć, może troszkę uwieść. Potem też opowiadałem różne historyjki. Ja byłem taki opowiadacz, troszkę tam kolegom, jak się ma te 13 lat czy 14, troszkę zmyślałem, ale zawsze lubili mnie słuchać, więc chyba tego nie można wykształcić, tego daru. To trzeba mieć jakiś, mój tata fajnie mówi, dryk. Trzeba mieć dryk do tego. Cytujesz tatę, teraz ja zacytuję twojego tatę. Mojego? Kiedyś twojego tatę, oczywiście cytat z twojej książki, kiedy ty przypomniałeś zdanie, które powiedział twój tato, że przeciętność jest piękna. Co jest pięknego w przeciętności? No, mój tata właśnie mówi, że być takim Kowalskim to jest coś pięknego. No ja mówię, tata, ale słuchaj, jesteś jak wszyscy. Niczym się nie różnisz. To dzięki temu wszyscy cię lubią, że jesteś taki jak oni. Ja mówię, tato, a ja nie jestem taki jak wszyscy, a też mnie lubią. No tak on mówi, ale ja wolę być taki bardziej przeciętny, bo jak jestem nieprzeciętny, mówi tato, jak się ubiorę tak trochę lepiej, bo tata bardzo się lubi stroić mój, mimo tych 83 lat po prostu tego, ale ma takie dwa rodzaje strojów. Albo idzie w takim zwyczajnym, albo się właśnie upiękni. I on mówi, no jak ja tak wyjdę w tym lepszym stroju, to zaraz mnie proszą pijacy, daj pan 3 złote. A ja nie chcę im dawać 3 złote na wódkę. Więc mówi, lepiej wyglądać przeciętnie. I on znajdzie zawsze tysiące argumentów za tą przeciętnością. Jest chyba wielkim optymistą, bo inne opowieści o nim to opowieści o człowieku, który cieszy się każdą chwilą, nie przejmuje się otoczeniem. To jest coś, czego zazdrościłeś tacie, czy co cię różniło od niego? Ja jak byłem młodszy, no teraz już 49 lat mam, ale jak byłem młodszy, to ja nie znosiłem tej cechy mojego taty. Mnie się podobała mama ze swoim podejściem do życia. Moja mama jest damą. Ja zawsze chciałem być jak ona. Wydawało mi się, że ten mój tata z tym nazwiskiem Szczygieł jeszcze takim, właśnie wesoły jak Szczygieł, że to jest jakiś niepoważny gość to jest.
I teraz... Czyli czy ty się wstydziłeś taty, jak byłeś chłopcem? No on już wie, że go strasznie kocham, więc powiem, że tak. A czego się wstydziłeś w nim? Spontaniczności? No właśnie tego, tego takiego, że on z każdym zagada, z każdym się napija. Ja też jestem takim typem, co się z każdym napija. Ale właśnie. Wtedy jeszcze tego nie wiedziałeś. Tylko wtedy nie wiedziałem. Wtedy właśnie wydawało mi się, że tak trzeba być takim powściągliwym, jak Stefania Szczygieł. A tu się okazuje, że ja już po 30 się zacząłem robić jak Jerzy Szczygieł i nie ma od tego odwrotu. Ale teraz to traktuję oczywiście nie jak jakąś kulę u nogi, tylko jak taki swój posag. Bo to mi się bardzo przydaje w pracy reportera. Naprawdę to jest fajnie. A kiedy poczułeś, że przestajesz się przejmować tym tatą, który jest jakimś problemem i po prostu tato jest kawałkiem ciebie tak bezproblemowo? To był taki czynnik zewnętrzny. Ten czynnik zewnętrzny polegał na tym, że moje nazwisko, które uważałem za ośmieszające przez wiele lat, znaczy właśnie ten wesoły ojciec, to głupie nazwisko, Szczygieł. Nieumiejętność gry w piłkę nożną. Tak. I do tego jakiś Szczygieł. Po prostu taki śmieszak, taki jest po prostu niepoważny, nikt cię nie weźmie poważnie, jeszcze w piłkę nie gra. Jeszcze się Szczygieł nazywa, co jakieś głupie mi się to wydawało. I ja jak pamiętam jak dzisiaj, w 7 klasie na polskim, ponieważ się nudziłem, bo moja wychowawczyni i polonistka pani Danuta Balska musiała pracować z tymi, co gorzej się uczyli z polskiego, a ja się nudziłem, bo ja pracowań pisałem właśnie 2 razy więcej niż wszyscy. To sobie pisałem, pamiętam, w zeszycie miałem specjalny zeszyt, gdzie wpisywałem sobie swoje nowe nazwisko. Ja jako 13-14-latek marzyłem, że się będę nazywał, nie uwierzysz, wpisywałem sobie po prostu maniakalnie Mariusz Stockinger. Wow! Bo mi się wydawało w tej złotoryi, że Stockinger to jest po prostu, no, znałem aktora ojca i syna i że w tym nazwisku jest jakiś... Powaga, jakieś obce, jakieś po prostu no, coś niezwykłego zupełnie. No i, ale kiedy już ten Szczygieł zaczął pracować na siebie, znaczy to znaczy ja na swoje nazwisko i kiedy się okazało, że właśnie tych na skinie pamiętają i wtedy ja jakby od tylną drogą już zacząłem temu tacie mojemu wybaczać, że on się nazywa Szczygieł i że jest taki jak Szczygieł. Że, bo zobaczyłem, że to się sprawdza, że to jakoś procentuje już. Ja z wady lubię robić zaletę. Nie ma tak, żeby mnie coś tak dobiło, walnęło, znaczy... Może się to zdarzyć i miałem bardzo trudne momenty w życiu i książka Projekt Prawda na przykład bierze się z jednego trudnego mojego momentu w życiu, z najgorszego dnia, jaki przeżyłem w życiu w Sylwestra 2014-15. Ja o tym troszkę dyskretnie w książce piszę i te prawdy się też właśnie jakby biorą z tego, że jak mamy taki jakiś przełom, taki właśnie, każdy ma jakiś taki dzień, który może powiedzieć, że wtedy przestał istnieć świat, to tym bardziej mnie to do tych szukania cudzych prawd egzystencjalnych to dopingowało. A kiedy przestałeś przejmować się tym, co myślą o tobie ludzie, krytykami? A to nie, niedawno. Dość niedawno jeszcze powiedziałeś, że co jakiś czas zaglądasz, w Google wpisujesz nazwisko Szczygieł i sprawdzasz, co tam jest napisane. Bo ja jestem tym, ale z lęku sprawdzasz? Ja jestem tym twórcą, który się przyznaje szczerze, że wypisuje swoje nazwisko do Google, bo inni wpisują, ale nie mówią. Zdarza się, że często czytam wszystkie recenzje swoich książek, i czasami jak recenzent, a nawet dość często, jak recenzent ma jakąś krytyczną uwagę, to ja mu piszę maila, że mu wyjaśniam, dlaczego tak napisałem, a nie inaczej. Albo no chcę mu to bardziej przybliżyć, że taka jest moja wizja. Po prostu ja lubię z ludźmi być zawsze dogadany. A oczywiście potem mam... Czyli nie zostawiać jakiegoś bałaganu w relacjach z ludźmi. Nie zostawiać bałaganu po sobie. Ale powiem ci, że to się bardzo dobrze kończy dla mnie, bo najczęściej ci recenzenci to są przeważnie blogerzy książkowi. Oni są a. bardzo zadowoleni, że ja do nich napisałem, że ich zauważyłem, przeczytałem. A b. piszą mi, panie Mariuszu, ja tak w ogóle nie myślałem. To mi się tak napisało tylko, bo mnie się ręka omskła. Jak dostajesz skądś dużo wzmocnienia pozytywnego, to łatwiej znosić te negatywne rzeczy. To tak jak było w tym na każdy temat. Strasznie mnie krytykowali po Andrzeju Wojciechowskim, ale to strasznie. No tak, bo on był poważny. Bo on był poważny, taki, a nie jak właśnie taki świergotliwy Szczygieł, taki po prostu egzaltowany, jakiś z emfazą. Ja sam nie lubię siebie oglądać na ekranie, no ale co zrobić, jak inny nie będę, no ładny nie będę, jak śpiewał ten Rynkowski. I wtedy Orzechowski, reżyser Witold Orzechowski, zawsze jak tylko wiedział, że szykuje się jakaś krytyka, już na przykład widział recenzję gdzieś tam w polityce, negatywną recenzję mojego programu albo mojego prowadzenia, to jeszcze mi nie pokazywał tej polityki, tylko tak 2 godziny wcześniej mówił, słuchaj, ten program wczoraj zrobiłeś rewelacyjny. No jak ty świetnie tam się zachowałeś wobec tych ludzi, którzy opowiadali o tym seksie, wiesz, i te twoje reakcje, no słuchaj, naprawdę widziałem wielu prezenterów amerykańskich, słuchaj, oni by tak to właśnie zrobili, a można powiedzieć, że ty masz nawet więcej wdzięku niż Jay Leno.
Tak mi mówił Orzechowski. Wzmacniał. Po czym przypadkowo w garderobie się znajdowała ten numer polityki za 1,5 godziny. I mówił, zobacz, co ci idioci znowu tu piszą. Ale ja już byłem... Po prostu gotowy. Zachowywał się jak świetny ojciec. On ma wspaniałą córkę, mam nadzieję, że ona jest zadowolona z tego, jak on ją wychowuje. Ale przypomnę, że ten talk show na każdy temat to był rewolucyjny talk show w Polsce, także dlatego, właściwie głównie dzięki tobie prowadzącemu, który nie miał żadnych skrupułów ani wstydu zadawać pytania na poziomie 10-latka. No i być życzliwym w stosunku do rozmówców. Ja jako reporter zadaję tak samo te pytania. To nie jest tak, że ja teraz piszę swoje książki i jadę do kogoś do domu i rozmawiamy o czymś. To ja podobnie pytam, bardzo prosto, proste pytania, czasami naiwne. Też powtarzam to pytanie naprawdę, bo to jest najinteligentniejsze pytanie Marusza Szczygła. Tak pani mówi, ale z tego wychodzą bardzo dobre rzeczy. Ten talk show utrwalił taką gębę Mariusza Szczygła, miłego faceta. Tak, to wynika z mojej filozofii życia, że każdy mój dzień jest dniem ostatnim. Mojego życia. Naprawdę? Tak, naprawdę. Przysięgam. Ja jutro mogę żyć i mogę nie żyć i obu tych rzeczy się nie boję. Ani życia, ani śmierci. Ponieważ uważam, że każdy dzień życia jest dniem ostatnim, to ja bym chciał być z ludźmi, użyłaś tego słowa chyba, rozliczony, tak? Nie chcę zostawiać bałaganu w relacjach z ludźmi. Bardzo mi się to podoba, bo sobie to przejmę w ogóle. Nie zostawiać bałaganu. Proszę bardzo. I też to ma na przykład też przełożenie na teksty, które piszę. Czy ja piszę jakiś ogromny reportaż, czy ja pracuję nad książką, czy ja piszę mały tekścik, jakąś miniaturkę, to nigdy nie jest tak, żeby to było coś, co ja uważam, że to jest takie gorsze, lewą ręką napisane. Ja muszę oddać to, co mogę najlepszego oddać w danej chwili, tak, że jak jutro umrę, to będę zadowolony, że to jest ten ostatni akcent mojego życia. No tak już mam po prostu. Przyznawałeś się zresztą z dumą do terapii, którą podejmowałeś kilka razy i powiedziałeś, że nie byłoby takiego autora Szczygła, nie pisałbyś tak, gdyby nie terapia. Czym się różni rozmowa terapeutyczna od rozmowy reportażysty, reportera, osoby, która robi wywiad? Ja miałem terapię psychoanalityczną, innej nie znam, więc mogę tylko to porównywać. To różnica jest taka, że jednak ja zadaję więcej pytań jako reporter i więcej uszczegóławiam i czasami tego rozmówcę, jak on gdzieś tam odpływa, to go muszę powściągnąć, prawda? Jakieś takie, taką tam muszę założyć pętelkę i trochę jak lasem. Szarpniesz, żeby wrócił. No może nie szarpnąć, a troszkę tu cię przyciągnę, kochany czy kochana. A w tej terapii no jest tak, że jak pacjent pójdzie w inną stronę, to ten terapeuta też jest z tego zadowolony, bo terapeuta jest zadowolony ze wszystkiego. To znaczy bez względu na to, jak to pójdzie, to jest ten obraz tego pacjenta. I też w tej psychoterapii jest tak, że on zadaje wtedy mniej pytań niż ja, ale też... Jeśli już zadaję pytania, to ciągle pyta, co pan o tym myśli? Tak mnie pytał mój ten psychoterapeuta. A co pan o tym myśli? Jak pan sobie o tym myśli, to co? I bardzo wiele rzeczy musiałem ja sam interpretować. I to było świetne, bo się okazało, że to wszystko jest we mnie. Że ja umiem znaleźć te odpowiedzi w sobie. Ja ich wcale nie usłyszałem od tego terapeuty. Czasami jakąś podpowiedź, tak. On tylko pilnował, psychoterapeuta pilnuje, żeby pacjent nie utopił się w tym wszystkim. No, a kiedy pisałeś Gotland w trakcie terapii, książkę, która przyniosła ci ogromne uznanie. Tak, chyba pójdę na jakąś następną terapię, żeby mi jakąś taka nowa książka wyszła. No właśnie, to jakoś ona ze sobą miała relację, ty na terapii i ty piszący. Tak, dlatego, że wtedy ja inaczej, reporter musi rozumieć człowieka, którego opisuje. Rozumieć swojego bohatera, zrozumieć go, dlaczego się tak zachowuje, a nie inaczej. Może też pisać o Hitlerze i starać się go zrozumieć oczywiście. To nie znaczy usprawiedliwiać, od razu mówię, żeby była jasność. Nie usprawiedliwiamy rozumiejąc. Natomiast dzięki temu, że lepiej rozumiem siebie i że zacząłem rozumieć w ogóle mechanizmy różne psychologiczne, to mam wrażenie, że ta książka jest przez to lepsza. I jak potem namówiłem bardzo wiele, i ja i Wojtek Tochman, żeśmy namówili wielu kolegów i wiele koleżanek do terapii i no, większość z nich twierdzi, że lepiej pisze po. To znaczy, że to pisanie jest, no, jest inne. I to znaczy, że Czechy to trochę ty, który siebie samego opisujesz w tym kraju? Na pewno.
Na pewno tak. Dlatego, że te cechy pozwoliły mi spojrzeć na nas Polaków. Mnie spojrzeć na siebie pozwoliły. No inaczej jednak z zewnątrz. No, bardzo ważne jest, żebyśmy kiedyś w naszym życiu troszkę dystansu nabrali, zobaczyli siebie i swoje otoczenie z odległości, prawda? I to się bardzo przydaje. Ile razy jesteśmy zdziwieni, że ktoś nam bliski mówi, słuchaj, no ale jak ty się zachowujesz? Przecież ty zdajesz sobie sprawę, że skoro mówisz to i to, to tam potem się dzieje też to i to. Czy ty w ogóle widzisz tę zależność? No nie widziałem, nie zastanowiłem się, prawda? No więc fajnie jest spojrzeć na siebie. Takim moim odkryciem anegdotycznym jest to, że jak mi taki mój przyjaciel, czeski dziennikarz, czeski korespondent czeskiego radia w Warszawie, mieszkał tu 5 lat, dwoje dzieci mu się tu urodziło w Polsce i bardzo się już spolszczył, tak. I robił relację z mszy beatyfikacyjnej Jana Pawła II do czeskiego radia. I czeski jego szef powiedział mu, Petrze, musisz to nagrać jeszcze raz. Przysłałeś relację, ale ty się zachowujesz jak Polak po tych 5 latach. Ty przecież mówisz to do Czechów, musisz coś zmienić. On mówi, a co tam jest źle? Co ja mam zmienić? A ten jego szef mówi, nie możesz mówić czeskim radiosłuchaczom o cudach Jana Pawła II. Do Czechów możesz mówić tylko o tak zwanych cudach Jana Pawła II. I to jest taki przykład, jak są, prawda, dwa spojrzenia na jedną rzecz. Kultura pytań i wątpliwości, czyli czeska, i kultura odpowiedzi, kultura polska. Bo nam nasza wiara daje odpowiedzi, prawda, na różne dylematy. Mamy gotowe. A zastanowiłeś się, gdybyś ty pisał, jako jednak Polak, który troszkę się szczeszcza w tych Czechach, to byś napisał o cudach Jana Pawła II, czy o tak zwanych cudach? Ja bym w ogóle nie użył słowa cud. A jak może... Nie, bym to opisał, co się stało po prostu. I czytelnik sam by wyciągnął sobie swój wniosek, czy to jest cud, czy nie. Nie użyłbym specjalnie słowa cud. Chyba, żeby moi rozmówcy mówili cud, 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 to bym ich cytował. Ale raczej fajnie jest napisać o czymś, nie używając takiego oczywistego określenia. I dlatego ta twoja książka o prawdzie, która jest zbiorem takich reportaży, takich mgnień prawd różnych ludzi. Jak ładnie, Boże. Szukałeś ich po całym świecie. I one są takimi kropeczkami różnych historii. Nawet wiesz, jak ja nie znam tego angielskiego, bo tam znam 10 słów, ale i w tej Birmie, gdzie ludzie są bardzo otwarci już, jak ten reżim upadł, to oni są po prostu wspaniali. I nawet tam, nie mogąc się z nimi dogadać, to znaczy oni też znali 10 słów po angielsku, jak i ja, też mi się udało napisać dwa kawałeczki, dwa teksty, dwa rozdzialiki o takich prawdach, które wyczułem, bo te prawdy to nie są tylko prawdy, które mi ktoś tak in extenso wypowiedział, prawda, gdzieś tam w Supraślu czy w Toruniu, tylko też to są takie prawdy wyczute, prawdy, które no można jakoś, prawda, złapać samemu. I tak było też w tej Birmie i to są takie podstawowe rzeczy, bym powiedział, bo wszędzie się ludzie chcą kochać, chcą mieć rodzinę i nie chcą być sami. O, to jest, do tego dochodzimy. I to jest blisko już tej twojej prawdy. I to już jest blisko tej mojej prawdy, ale wydaje mi się, że mimo, że to jest oczywistość, mnóstwo cyników powie, o Jezu, gadał jak nawiedzony i potem prawda, miłość, drugi Coelho się znalazł. Nie szkodzi. Uważam, że są rzeczy, które trzeba powtarzać. To znaczy, pojawiają się nowe pokolenia i trzeba im to samo mówić, że to, co powiedziałem, miłość jest ważna i żeby nie być samotnym. Jak się szuka prawd, to szuka się czegoś poważnego, czegoś, na czym można się oprzeć. Tak swoją drogą przypomniało mi się, że ty na jednej z pielgrzymek dostrzegłszy mężczyznę, dresiarza, tak to określiłeś, który podąża za Janem Pawłem II, pozazdrościłeś mu strasznie. Tak, tego związku. Tej siły, tej prawdy, takiej mocnej prawdy, która go wzmacnia. To prawda. Tego związku z kimś, takiego bliskiego związku, bo ten dresiarz, on był we wszystkich miastach, które odwiedzał Jan Paweł II, przyjeżdżał tam jeszcze przed nim i czekał, klęcząc przy barierce. I ja go zobaczyłem na zdjęciu w gazecie, tylko był podpis, kto to jest. I to na mnie zrobiło ogromne wrażenie. Ogromne wrażenie, a ja jestem niewierzący, a ogromne wrażenie na mnie to zrobiło, bo poczułem, że ten człowiek ma jakiś bardzo bliski związek z kimś.
albo z Bogiem, albo z Janem Pawłem II i takich rzeczy należy zazdrościć. Pozazdrościłeś młodemu człowiekowi, że ma coś mocnego, taką prawdę, na której może się oprzeć. Opisując Czechy w kolejnej o nich książce, opisywałeś o tym, jak można sobie samemu stworzyć raj, czyli coś, na czym też można się oprzeć. Tak. Potem poszukiwałeś prawd po świecie, w różnych strzępkach historii ludzkich. No, to nie ustajesz w staraniu znalezienia tej takiej prawdy, która jest, może być takim czymś, bo w czym można się osadzić. Mimo, że mam tę swoją, ale wydaje mi się, że ja bardzo nie lubię takiego życia bezrefleksyjnego i ciągle prawda, o czymś rozmyślam, ale lubię rozmyślać w interakcji z drugim człowiekiem. I też wydaje mi się, że jak już jestem tym reporterem, to ja nie powinienem pisać tylko takich jakichś tekstów sensacyjnych na przykład, prawda, czy rzeczy, z których nic nie wynika. Bardzo lubię, żeby z tego coś wynikało, że jak już tu jestem, postawiony przez ten los, a życie nie ma żadnego sensu moim zdaniem w ogóle. Nie wiadomo, po co jest kula ziemska i ludzkość, nie wiadomo tego. To po co szukać tej prawdy? No, kochana, bo to jest wyzwanie właśnie dlatego, że nie wiadomo, po co istniejemy, to nie zwalnia nas, a wręcz przeciwnie, nie zwalnia nas z obowiązku szukania. Ale jeśli znajdziemy prawdę, to czy nie znajdujemy sensu? No to popatrz, jaki jestem fajny gość. Znalazłem swoją prawdę, a teraz szukam innych prawd dla innych. Bo ty jesteś szczygieł, czyli jesteś taki latający. Nie masz tego osadzenia, którego zazdrościsz. No, człowiek nie ma nigdy wszystkiego, co by chciał mieć. Ale wydaje mi się, że to jest zadanie reportera, żeby sprawiać, żeby życie jednych ludzi było mniej uciążliwe dzięki innym ludziom. A ja jestem tym pośrednikiem, że prawda, ktoś mi opowiada swoją historię, ja to piszę w odpowiedniej formie, ktoś to czyta i ten, który czyta, ma szansę coś przemyśleć, poczuć się lżej, coś zrozumieć. Czyli reportaż został wynaleziony po to, żeby jedni ludzie rozumieli drugich. A ja jestem ten gość pośrodku. A już pogodziłeś się z tym, że nie znajdziesz tej wiary, która da ci taki spokój i oparcie? Że będziesz musiał cały czas szukać? W życiu nic nie wiadomo na pewno i z niczym się nie pogodziłem, poza tym, że się pogodziłem, że trzeba umrzeć. I że świat nie będzie trwał wiecznie, to z tym się pogodziłem. Ale nie wiem, co mnie spotka za rok, za dwa, za trzy. Jestem otwarty. No to ja będę życzyć sobie, żeby te przygody, te przeżycia przyniosły kolejną książkę. Dziękuję bardzo. Dziękuję ci bardzo.